zdecydowanie myślę, że nastawimy się na obronę tak samo jak w Kutnie. Myślę, że daliśmy przedsmak tego, jak może funkcjonować nasza obrona. W Kutnie zabrakło nam troszkę funkcjonowania, zgrania w ataku, a myślę, że jeśli ten element wyeliminujemy, a wiemy, że na naszym boisku jesteśmy mocni w ataku, to myślę, że będzie zdecydowanie wynik na naszą korzyść. Liczymy na kibiców, liczymy na ich wsparcie. Nie ukrywam, że też klimat naszej hali i to, jakie mieliśmy osiągi w zeszłym roku na własnym parkiecie, no, nie ukrywam, że dużą rolę mieli w tym kibice. I liczymy na to, że ze Stalą wesprą nas, tak jak w ostatnich meczach. Tak, to prawda. My się szykujemy na Ostrów, tak jak szykowaliśmy na Kutno. Tutaj nie ma mowy o jakimś rozprężeniu, czy jakimś takim podejściu, że wygramy na spokojnie, czy coś takiego. Więc szykujemy się tak samo, jakbyśmy grali z Kutnem albo z Toruniem. Stal się zmieniła, to na pewno. Doszedł Tomek Ochońko. Tutaj wydaje mi się, że on będzie siłą napędową, numer jeden. Na niego trzeba będzie zwrócić uwagę przede wszystkim. No, mają też paru graczy wysokich, którzy rzucają za trzy. No, mam też mobilnych graczy wysokich, którzy mam nadzieję, że ich powstrzymają. No i reszta składu wydaje mi się, że jest na naszym poziomie, więc powinien być dobry mecz. No, rzeczywiście, na pewno nie jest to taki mecz taki jak każdy. Jest w nim trochę wyjątkowości. Rzeczywiście w Ostrowie mieszkam, można powiedzieć, na co dzień. To jest mój drugi dom i spędziłem tam dużo naprawdę fajnych lat. No ten mecz będzie szczególny, ale jakoś się tym mocno nie stresuję. Najważniejsze, byśmy wygrali, dobrze się zaprezentowali tutaj przed własną publicznością. No, trzeba zatrzymać ich kontry, bo będą na pewno grać szybko, mają wysokich zawodników mobilnych i to też trzeba na to zwrócić uwagę, rzucających za trzy punkty. No, jest dużo elementów, na które będziemy musieli zwrócić uwagę. No, czułem złość przez cały tydzień. Na pewno będę bardzo zmobilizowany, bo to pierwsze spotkanie to był tylko przypadek, mi się wydaje. Te faule jeszcze doszły do tego. No i nie mogłem jakoś dobrze wejść w mecz i myślę, że ten mecz będzie 100% lepszy na pewno. Nie wiem tam dokładnie, kto będzie też grał, czy tam Żerawski będzie grał, czy nie będzie grał, ale to nieważne. Na każde spotkanie trzeba się mobilizować tak samo. I ja pod koszami będę, mam nadzieję, że będę rządził i dzielił w tym spotkaniu. Wydaje mi się, że nie ma żadnej presji. Jeszcze tu do mnie w sumie rodzice przyjeżdżają, rodzina, no ale nie odczułam kompletnie żadnej presji i mam nadzieję, że to spotkanie będzie wygrane.